W dzisiejszym odcinku udało mi się zrobić jeszcze tańszych doradców oraz uczynimy upadłe Imperium naszą potężną marchią. Witam imperialistów, tutaj Lukas. 2000 łapek nabitych, więc kontynuujemy nasze podejście Neapolem robionym w dwie Sycylie później. Tak naprawdę jeszcze zostanę Neapolem z jednego powodu. Development cost mamy w ideach tutaj 10%, a tak naprawdę nasz build idei właśnie od tego momentu zacznie nam pracować. Nie zmienia to faktu, że grając w ten sposób dalej, tak czy siak, powinniśmy się skupić teraz na zabezpieczaniu handlu genuańskiego, reguskiego, konstantynopolskiego, tak to się wymawia w sumie, Aleppo, Aleksandrii i tak dalej w tym regionie. Przy jednoczesnym maksymalnym dewowaniu tych prowincji i korzystaniu z nich tak naprawdę. Południowe Włochy oraz Bałkany są to dobre obszary do robienia manpowera. Zobaczcie, ile tu jest krów, ile tutaj jest pszenicy i na tym będziemy robili nasz manpower. Chociaż jest tutaj też mieszanka bardzo dobrych dóbr, takich jak miedź czy sukno, które będzie robiło nam pieniądze. A, mamy też i silk, tak? To był silk. Tak, jedwab. Wyjebiście. Mamy mega tanich doradców. Będziemy zaraz wszystkich zwiększali do piątek. Tutaj specjalnie, o kurka, to mi się chyba pokasowało, bo chciałem wam pokazać, ile oni kosztują. I tych takich piątkowych, co tu miałem przygotowanych, skasowałem przez przypadek. I tak, co do formy rządów, bo nawet nikt mi na to nie zwrócił uwagi, że powiedziałem w jednym momencie głupotę. Do takiego stylu grania Toll, gdzie bardzo mało podbijamy, najlepsze są republiki. Bez dwóch zdań, niekonkurencyjnie. A ja jakoś tak z przyzwyczajenia zostałem tutaj monarchią, ponieważ ostatnio bardzo grałem dużo serii z podbojami, więc do tego monarchie są znacznie lepsze niż republiki. Zacznijmy od zdobycia Korsyki dla nas, od Genui. A, i tutaj całe to wybrzeże Maroka musimy koniecznie zdobyć dla nas. No przecież, chyba to najlepiej będzie zrobić poprzez ustanowienie Tunisu w tym regionie naszym wasalem. Pokojowo się chyba nie da, ale militarnie. Że takie przejrzenie naszej ekonomii, 46 golda na ten okres czasu, to jest bardzo mało. Polską mieliśmy już powyżej setki w tym momencie oraz 91 tysięcy wojska, jest to również bardzo mało. Ciekawe, jak szybko zdublujemy albo nawet striplujemy te liczby. Zobaczcie ten koszt technologii. O, jeszcze innowacyjność mi się odpaliła. Wyjebiście, bierzemy ją. 268, 265, no po prostu wow, jaka to jest oszczędność. Z prawosławia nawet się nie zastanawiam. Zawsze będę trzymał na razie tą ikonę zmniejszającym koszty dewa i oraz konstrukcji, no bo mamy bardzo dużo manufaktur teraz do pobudowania. Przy czym tak, grainsów nie zamieniamy na pieniążki, bydło zamieniamy na pieniążki, pszenicy nie zamieniamy na pieniążki, tutaj pójdzie manpower i w misjach teraz naprawdę chcemy polować na tych doradców za 50% kosztów utrzymania. Monument w Kairze, ale my tu już dawno zbudowaliśmy te piramidy przecież. Nie wierzę w to, że ja tu jeszcze nie mam trade centrów poulepszanych. To jest niemożliwe, żebym tak to zrobił. A, bo bankrut poszedł. No przecież. Właśnie dlatego potrzebuję piątkowych doradców ze stałym modyfikatorem minus 50%. 1,86 dukata. Przecież to są... Tyle kosztuje czasem jedynkowy. W sumie sojuszu z papieżem już nie będziemy potrzebowali. Wręcz przeciwnie. I tak samo nasz sojusz z... Myślę, Węgrami leci do piachu, bo potrzebujemy podbić cały ten region na południu Węgier. Wiecie co? Jednak zmieniłem się na dwie Sycylie. Dlaczego? Bo mamy tutaj ship trade power plus 20% w ideach narodowych. Zmienimy też politykę naszej floty, tylko jak sobie przypomnę, gdzie się to robiło. Na ship trade power to już jest plus 50%, a jeszcze w misjach mamy dodatkowy ship trade power gdzieś tutaj, o, do końca gry plus 15%, więc muszę zrobić jak najszybciej tutaj cały ten odcinek misji. Dlatego też zacząłem zjadać moich dwóch wasali, Sycylię oraz Florencję. Jak to wygląda, zobaczcie, sami trzej piątkowi 1,90 golda za to płacę. To jest potężny build do dewowania. Dla świętego spokoju w przyszłości zaczynam nawracać tutaj cały obszar Neapolu, bo będziemy go zaraz bardzo mocno dewowali, zobaczcie. Zaczynam też stawiać budynki do gatheringu, bo jak będziemy dewowali ten obszar, to tutaj niesamowicie nam wzrośnie ten koszt cały. Powiem szczerze, że bez zastanowienia punkty administracyjne będę robił ahead of time, bo chcę nabić jak najszybciej all power cost, a szczerze mówiąc nie będziemy dewowali tymi punktami. My potrzebujemy dewować militarnymi i dyplomatycznymi większość naszego kraju, bo jest to najbardziej opłacalne. Tych technologii ahead of time nie będę wprowadzał, ale administracyjną jak najbardziej.
Trochę to upierdliwe jest nawracanie wszystkiego, ale no trzeba sobie z tym poradzić. 18 miesięcy to tak na dość szybko to leci. Requires relative as heir. Okej, to będzie ciekawe. Jako, że już naprawdę nie mam na co wydać punktów administracyjnych, no to atakujemy sobie Rzym. Naszym celem będzie zdobycie Rzymu. Nasi useless sojusznicy w ogóle nam nie pomogą w niczym. What the fuck? Czemu to jest tak głupie? 50 trusta i tak dalej. I tak są totalnie useless. Serio, w takim momencie. Ale może nam się uda ulepszyć ten obiekt? W ogóle z kim ja toczę wojny? No i w sumie na czwarte idee tutaj warto się zastanowić. Albo trade ideas i trzepać jeszcze większy hajs. Dodatkowo te polityki, dwie goods produce modifiers, trade efficiency. A, trzecia jest jeszcze, trade efficiency i production efficiency. To jest super mocne dla nas wszystko. Ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli mieć lepszą armię, to quality, dodatkowa dyscyplinka, innowacyjność, to lepsza piechota lub nasze mocne armaty, leader siege ability oraz artillery combat ability, jeżeli byśmy ofensywne rozwinęli. A jako, że ja tutaj się skupię na zbudowaniu mocnego kraju, no to wezmę trade ideas. Ja no, uwielbiam te pełnosprytne boty, które lecą mi do Egiptu i zostawiają całą Hiszpanię pustą. Jej. Od kraju takiego jak, co to jest, Saluzo, jakkolwiek się to wymawia, najlepiej jest sobie brać przekazanie nam handlu, ponieważ ma on znaczny udział w naszym handlu. O, i wojenne reparacje również. W sumie już mam taki etap, że ulepszam konkretne dobra, wiedząc, że one i tak czy siak będą nam przynosiły niezły dochód w przyszłości. Całe żelazo, koper i tak dalej już mam chyba ulepszone. Chociaż jeszcze ręcznie sprawdzę każdą moją prowincję. Wprowadzamy dość szybko instytucje, upokarzamy w międzyczasie Hiszpanię i gryziemy naprawdę spory kawałek papieża. W sumie nie sprawdziłem agresywnej ekspansji, pewnie jest duża. Ile dewa? No i po zajęciu całego tego obszaru mamy 80% udziałów w trade nodzie genuańskim. Jest to bardzo dużo. No nie no, muszę przyznać, że patrzcie, 20 lat, 103 total income'u, 144 tysiące wojska i 2000 manpowera na miesiąc. A jeszcze nie mam idealnie tutaj zrobionych prowincji. Ktoś tu będzie miał Osmana na wasala albo marchię. Czy mieliście kiedyś z Osmana zrobioną marchię? Bo ja szczerze mówiąc nigdy. Bardzo sobie to chętnie zrobię w tym podejściu. Ej, mamy też jakieś takie fajne skórki, zobaczcie. Fajna ta zbroja. Konica też się całkiem nieźle prezentuje. Armatki również. No i mamy to. Zabezpieczmy teraz całe Morze Śródziemne. I na końcu już z automatu wpada nam misja na jeszcze silniejszą flotę handlową. A na koniec... Wow. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Musimy cały Aragon dla nas zdobyć. Nie będzie to w sumie trudne. I cyk, Osman leci na wasala. Ale wiecie co? Ja z niego zrobię od razu marchię. Ale jego poziom spadł do poziomu teraz księstwa. Ciekawe. Ale nawet to widzę. Mają Ottoman Government. Wyjebiście. W sumie to może czas Alhambrę sobie rozwinąć, bo czemuż by nie? Mamy dużo manpowera, możemy go poświęcić na to. A atakujemy Mameluka na Reconquest Cassius Belli, potem Karaman zaatakujemy. Więc tutaj naszym celem będzie jego jak najszybsze wyłajtpisowanie z tej wojny. O, w pierwszym ruchu. Z tego co widzę, to zdarzają mi się tutaj wpadki. Klikam po kolei każde z moich dóbr, które są cenne. Patrzę po odległości, gdzie one występują. I po kolei sprawdzam, czy jest manufaktura i workshop w każdej jednej prowincji, bo na tym mi zależy, żeby tutaj właśnie na tym income budować. I z tego co widzę, też tak jest. No to kolejna sprawa to manpower, którego nigdy za dużo. I tutaj możemy to zbudować spokojnie po kolei. I tak będziemy potrzebowali go w każdej jednej prowincji. Wojna w Holy Roman Empire. W sumie przydałoby się je osłabić. O, bot wreszcie utworzył Hiszpanię. No to będziemy mogli teraz łatwo cały Aragon tutaj odbić. Jeżeli idzie o rozwijanie technologii czy idei, to w zasadzie wolę zawsze rozwinąć w pierwszej kolejności ideę, chyba że gramy na PvP, to wtedy zawsze priorytetyzuję jednak technologię militarną, a całą resztę to najpierw wprowadzam na zasadzie najpierw ideę i po obniżonych kosztach wprowadzam technologię. Bo każda idea obniża nam koszt kolejnej technologii o 2%. No i wyjebiście, armia Babeluka sobie wywędrowała na pustynię. Ej, on też ma takie fajne pancerne. I cyk, cała Syria jest odbita. Crown of Aragon.
Liberty Desire from Cyber Development to jest mega mocne, te 15%. I zostało nam podbić te prowincje w kolejnej wojnie z Mamelukiem. Zdobywamy ostatni Trade Ideas, rozwinięcie. I dzięki temu możemy odpalić trochę polityki. Czy ja to dobrze rozumiem, że ja mogę mieć aż tyle darmowych polityk z danej grupy? Bo jeżeli tak, to jest to niesamowicie mocne. Ale w przypadku akurat punktów administracyjnych... O nie, niestety to nie tak to rozumiem. Możemy sobie spokojnie pozwolić na minus 2, bo tych punktów i tak nie potrzebujemy w dużej ilości. O, Rzymu nie ulepszyłem. No, income coraz lepszy się robi. Czas odzyskać trochę ziem dla Osmana. Ale go nakarmimy. Ankara niech będzie naszym celem. A jak wy chcecie trochę nakarmić waszą bibliotekę gier, zapraszam na NB. Tam trwa obecnie wyprzedaż. Wiele gier z 3% zniżki z kodem Lukas. Linki w opisie. Mameluk leci na White Piece'a. To trochę go nakarmiliśmy. Coś jeszcze mu zostało w sumie? O, niewiele, ale zawsze coś. Na prowincjach Marchi i Wasala, których chcecie sobie zostawiać, też opłaca budować się manufaktury, ulepszenia budynków i szczerze mówiąc, lepiej jest to robić samemu jak najszybciej, zanim bot zacznie tutaj stawiać głupie kościoły albo baterie wybrzeża, czy cokolwiek. Jakby to powiedzieć, przyszedł czas na Hiszpanię, tylko ta głupia Hiszpania przestała być godnym dla mnie rywalem. No dobra, lecimy odbić nasze ziemie Aragonu, znaczy się. O, wezwijmy sojuszników też do tej wojny, wyjebiście. Walencja może być Wargole. Co tutaj tak dużo tych wojsk? Zakon Krzyżacki jeszcze istnieje? O, możemy stać się Imperium, wyjebiście. Dużo dodatkowych kultur akceptowalnych. Ej, ten monument w Lizbonie by nam się przydał. Global Trade Power plus 15%. Wow. W ogóle Lizbona to jest chyba teraz jeden z lepszych obszarów do zrobienia tutaj stolicy. I jej kradnięcia dewa z całego świata. Local Manpower plus 50%. Jest to mega mocne. Tylko Kreml byłby lepszy. Wielka bitwa flot, ale chyba ją wygrywamy. Już co chwilę jakiś event mi wyskakuje, ale to nie! Jak ładnie to wygląda, Boże. Jak teraz się robi właściwie kompozycję floty, to można tak zatopić przeciwnikowi okręty. Straciliśmy jeden ciężki okręt. Nasze galerki zrobiły tutaj robotę, no ale nie zmienia to faktu, że trzeba będzie znowu poprawić troszeczkę naszą kompozycję floty. To leci na dno, dwa okręty, jeden. I cyk, pięknie wszystko odbite. Osmanowi raczej nie chcecie zmieniać religii, o tym zapomniałem powiedzieć, bo Osman Government i Jansarzy są podpięci do tego, że Osman jest sunnicki. W momencie, kiedy zmienicie go na prawosławie, on straci ten government, jak i specjalne jednostki. Co prawda tych i tak nie może rekrutować, bo nie ma żadnych prawosławnych prowincji albo innowierczych. Ale może kiedyś w przyszłości? Nie. Dobra, zdobywamy to. Jakby to powiedzieć, claim throne. I wojna z Węgrami chyba mnie czeka. O i tak. Atakujemy Mameluka celem zajęcia prowincji, które nam zostały dla tego regionu naszego. No to trochę bierzemy od Mameluka. Walić tą agresywną ekspansję. Rozwalimy każdą koalicję chyba. Chyba, że nie rozwalimy. Królestwo Jeruzalem. Co to nam daje? Stabilność, prestiż? Aha, the Knights Templar Mercenary become available for duty. Tylko tyle? 15% kawalery compatibility, no okej. Okay. Gdzie są armaty? I czemu tak mało tego? To wygląda na to, że no prawie wszystkie misje mamy wykonane. No pozostałe są takie dość mech. Tutaj nawet nie mam nagrody, tutaj legitimacy. A to jak Global Trade Power plus 20 na 30 lat. Tak słabiutko, szkoda się męczyć z tym. Ten moment, w którym nie możesz już dewować za punkty militarne, więc bierzesz technologię ahead of time. No i Węgrom nie trafił się żaden następca, więc jakby to powiedzieć, ich kraj staje się mój! I ogólnie muszę przyznać, że to fajnie działa, jak wrzucacie swojego krewnego na tron. Minusem tego rozwiązania jest to, że na przykład na Austrii ona ma non-toper eventy na to, że zmienia się następca na dynastii Habsburgu, więc nie opłaca. Trzy razy tu wrzucałem i trzy razy z powrotem jest Habsburg na tronie. Masakra. Dzień za późno, Węgry! Dzień za późno! No to skoro ja nie mogę wrzucić swojej dynastii na tron austriacki, to czas przyjąć Habsburga. Easy wojna. I w zasadzie jesteśmy na bank pierwsi. Zobaczcie, jaką mamy przewagę nad pozostałymi krajami za nami. A wcale tak dużo nie mam podbite. No nawet, nie no dobra, jest większość basenu Morza Śródziemnego, ale bez przesady. Zarabiamy już 202, chociaż dopiero należałoby powiedzieć 228 golda. Bardzo mało, nie jestem z tego zadowolony, ale jakoś zawsze mam problem w tym regionie, żeby robić hajsy. 228 tysięcy wojska.
Nieźle się to nawet prezentuje w sumie. Moja Polska byłaby silniejsza na ten okres czasu. No ale na szczęście mamy porównywalną serię obok, bo dwie odcinki to już seria. Więc zobaczę sobie, jak ta Polska mi wyjdzie w okolicach tego roku.